Жиймо і будемо жити. І побажання на свято. Україну, вперед до Європи, подальше від Москви. Тепер. І привітаємо тих, що на передовій, що проливають щодня свою кров за Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Було в серці, а тепер, коли ми бачимо, що це вона на і можна дивитись і в телебаченні, і всюди, так що це для нас дуже важливо. Але просто ми хочемо це святкувати також з надією, що в Україні буде краще відносно війни, відносно миру, відносно корупції також, відносно цього, що Україна стала європейською державою. Хотілося долучитись до тego, oczywiście dzisiaj widzę, że są różne formaty rozmów i działań w sprawie Ukrainy. Normandzki nie sprawdza się za bardzo. Są inne. Wrocławski widać jest dobrym formatem. Bardzo się z tego cieszę. Przyszliście Państwo radośni. Chociaż rzeczywiście po pierwsze chciałem Państwu życzyć tego, co najbardziej pragnie niepodległy naród i państwo, czyli stabilnego pokoju. Wszyscy to, co możemy, robimy w sprawie tego, żebyście to osiągnęli. Wiemy, że to jest trudne. Wiem, jak trudno jest zdobywać, sami to przeżyliśmy. Dlatego Państwu serdecznie życzę, korzystając z tej okazji, że jesteście tu przedstawicielami licznych już Waszych rodaków na terenie całego Dolnośląska. Jesteście związani ze swoją ziemią, w związku z tym przekażcie również te życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia osobistego i rodzinnego dla wszystkich Ukraińców. Jeżeli popatrzymy na to, co jest na Dolnym Śląsku, a na Dolnym Śląsku jest około 500 tysięcy Ukraińców, którzy tutaj pracują, tutaj mieszkają. Jestem też głęboko przekonany o tym, że znajdą tutaj, część z nich znajdzie swoją drugą ojczyznę i czy będzie pracować krócej, czy dłużej, to te wspomnienia z Polski, te przyjaźnie, które zostaną tu zawarte, na pewno na długo przetrwają. Ale życzę też Wam z okazji 30-lecia odzyskania niepodległości, spokoju i pokoju. I żebyście w tym pokoju budowali przyszłość swojej ojczyzny, a wśród nas macie naprawdę przyjaciół. Też zrobimy wszystko, żeby ta droga do wspólnej rodziny, jaką jest Europa, była dla Was jak najkrótsza. Drodzy goście, witaję z Dniem Niezależności Ukrainy. Chciałem przekazać słowa od prezydenta Wrocławia, pana Jacka Sutryka. Nie mógłby dzisiaj z nami ze względu na wcześniej zaplanowany wyjazd, ale prosił, aby zapewnić i powtórzyć, że pamiętamy o mieszkańcach Wrocławia, o Ukraińcach, Ukrainkach, którzy są tutaj z nami, nie tylko w Dniu Święta, ale każdego dnia, pracując wspólnie, wspólnie współtworząc miasto, wspólnie współtworząc region. Wiele ważnych i dobrych słów już dzisiaj tutaj padło. Pozwólcie zatem, że podzielę się jednym jeszcze zdaniem.
wolność, niepodległość, niezależność mają to do siebie, że wymagają tego, żeby się nimi dzielić. Jestem dumny i szczęśliwy z dwóch rzeczy. Pierwszą pamiętam tylko z historii, to, że Polska, mój kraj, jako jeden z pierwszych tę niepodległość Ukrainy, niezależność Ukrainy uznała. Druga, że gdy dzisiaj maszerowaliśmy tutaj spod wrocławskiego ratusza, powiewały nad nami obok flagi Wrocławia, flagi Dolnego Śląska, flagi Unii Europejskiej i oczywiście flag Ukrainy, także flagi Białorusi, także flagi Gruzji. Jesteśmy razem, jesteśmy jedną wspólnotą, która w dążeniu do wolności będzie się wspierać i powinna się wspierać. I bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj pokazać to we Wrocławiu. Bardzo się cieszę tego, że jesteśmy tutaj razem. Jak Państwo zauważyli, nie witałem Państwa we Wrocławiu, ponieważ jest to nasze wspólne miasto. Wspólnie je współtworzymy, wspólnie dla niego pracujemy. W Dniu Niezależności Ukrainy, w 30. rocznicę, która jest pewnym etapem w naszym życiu i jak wierzę, ciągle jeszcze tę niepodległość, niezależność będziemy rozwijać. Nie jest zresztą przypadkiem, że flaga Unii Europejskiej ma dość podobne barwy do flagi ukraińskiej. Myślę, że nie sposób tego dzisiaj nie zauważyć. Myślę, że ten Dzień Święta będzie takim dniem, który na nowo rozpali energię w naszych sercach. Ogrzejemy się nim w ten chłodny, mimo lata, dzień i będziemy wspólnie mogli się cieszyć nie tylko teraz, ale każdego następnego dnia. Bardzo Państwu za obecność dziękuję. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wspólnie. Gratuluję twórcom wystawy, którą będziemy mogli oglądać i która zostanie z nami dłużej. Cieszmy się, bądźmy razem w tym szczególnym dla nas wszystkich dniu. Dziękuję uprzejmie. Ukraina to dla nas niezależna Białorusia. Мы не представляем, чтобы свободу получили белорусы, и для нас Украина – это пример, конечно, для подражания, потому что им удалось в какой-то мере удержать эту независимость, и белорусы сейчас находятся на своем пути протестов, он уже тоже длинный. Хочу припомнить, что это не только события прошлого года, но десятилетиями белорусы находятся также на этом революционном, можно сказать, пути. Вот, события прошлого года показали, что большая часть народа поддерживает и хотели бы перемен. Ну, что я жила еще за Радянского Союза, теперь за независимой Украины, и хотела бы, чтобы наші нащадки все-таки мали свободу, волю, щоб не були від кого залежні, щоб будували свою країну, себе вдома, щоб не мусили їздити за кордон, як ми їздимо за кордон, щоб все було вдома. Родина, держава, воля, щоб ніхто не гинув на війні. Я так полонине, ты